O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 6 lipca. Słomek usłyszał ryk bizona. No i nie mógł przejść obojętnie. Mówię, jadę zobaczyć do kuzyna. Kuzyn wjechał w jęczmieniu zimy. Pierwsze tutaj żniwa w okolicy. Do reszty zbóż jeszcze trochę. Jęczmieniu zimy, wiadomo, pierwszy pod kosę. Dzisiaj w odcinku takie daily. Dajcie znać, czy już zaczęliście. Jęczmień kapitalny, bardzo ładny, piękny. Plon na pewno tutaj jest, słoma jeszcze trochę świeża, ale no wiadomo, jak ziarno suche, nie ma co czekać. Zaraz idę do operatora, nagramy coś. Piękny bizonek. Piękny ryk bizonka. Bizonek w oryginale, piękna maszyna, pięknie utrzymana. Jeszcze taki piękny jęczmień kosić. Mega. Posłuchajcie tego dźwięku. Ile tu jest słomy? Kuzyn mówi, że 300 metrów, 300-350 metrów i zbiornik pełen. Odmiana jakaś dwurzędowa z Saturn Union. Zapomniałem nazwy, ale naprawdę jęczmień super. Zresztą zobaczcie połanie. Mruczy powoli, powoli do przodu. Powinno się udać. Taki mały akcent żniwny, no człowiek tak już się nie może doczekać tych zbiorów u siebie, tak? Jeszcze tutaj u nas niestety te 3 tygodnie pewnie trzeba poczekać. No wiadomo, żniwa jęczmienia to takie małe żniwa. Wczoraj napotkany także John Deere 1450 w trawie nasiennej. No i dobra, taki mały akcent żniwny. Jak coś gdzieś będę chwytał, to jakiś daily Wam zrobię jeszcze. Ale tak, to jęczmień kapitalny. Bardzo ładny. I stoi cały. O i zobaczcie, to są wakacje na wsi. Prawdziwe wakacje na wsi. Zgraja tutaj mój chrześniak, bracia. No i zabawy, nie? To każdy pamięta te czasy. To jest zajęcie, a nie siedzenie i granie przed komputerem. Na łonie natury, zwierzęta, razem z rodzinką, cała rodzinka, kuzynka tutaj ładnie podjeżdża kuzynowi. No i bardzo fajnie. No, bizonek w tle, super. No, dzisiaj przygotowania do akcji Młoda Pyrka. Dzisiaj zaczynamy zakładanie autoworkownicy. Będziemy kopali świeżego, młodego ziemniaczka bezpośrednio we worek pod klienta. No, a więcej już w filmach, myślę, że niedługo. No, a jutro kolejny dzień akcji buraczek. O, tylko żona usiadła ze sterami. I co się stało, żono? Co ona robiła? Paliwo się skończyło. A kto nie zatankował? Ty. No, widzisz. No, zbieramy buraczki, to co gdzieś tam pominięte, lekko przystawka uniesiona. Wczoraj naszykowaliśmy tira, no ale szkoda, żeby się zmarnowało, tak? Godzina czasu, będzie tutaj pewnie z 600 kilo, no to 500. Na drodze nie leży, tylko się schylić leży na polu. Wystarczy podnieść, dzwoniłem do szefa, szef zaraz przyjedzie z kanistrem, a wczoraj znowu Oliwii się skończyło. Oliwia woziła worki. No i też na polu była kraksa, ja dowiozłem, a później nie dotankowałem, tylko kanister przywiozłem i kanister wypaliła. No Merlo to kręci u nas godziny, niesamowicie. No tutaj buraczek wodan, to co zostało, tu są 4 rzędy, tam są 2 rzędy. Tutaj niestety rozjechane buraki kołem, za blisko były zasiane, ale odbudują liście, podniosą się. No już na nowo zaczynają rozkładać liście. Sucho, sucho znowuż, a może coś popada, zobaczymy. Korzeń jest ładny, nie będę wyrywał, ale buraczki piękne. O, tutaj omijak herbicydowy, piękne buraczki, taka tu gniazdo kamosy. Gdzieś tam lanca nawinęła i jest przepuszczone. O, słuchajcie, kukurydza Farmoritz już jest wyższa ode mnie, jakieś 2 metry, na razie wygląda fajnie, obiecująco. Na chwilę będzie krytyczny moment w kukurydzy. Będzie puszczała wiechę, będzie zawiązywała kolbę. No i będzie się budował
potencjał, na razie potencjał jest. Teraz tylko wody, jeszcze raz wody. O, jeszcze ujęcie do przodu, ręka uniesiona. Ładnie wyglądają kukurydze, odchwaszczanie też zadziałało jak się należy. O, tu pojedynczy owiec głuchy gdzieś tam w środku wyrósł. No już ładnie buduje te korzenie podporowe, już będzie stabilniejsza. Przy poprzedniej wichurze, jak była ta burza ostatnio, to parę sztuk kukurydzy złamało. O, tak jak tutaj. Nie ma tego dużo, myślę, że 2-3% leży w łanie. O, tutaj jest wyłamana. Taki newralgiczny moment chyba był. Właściwie no w 10-15 minut spadło 20 litrów wody. Wiało dość mocno, no ale taka strata to nie strata. Czekamy za opadami. Zobaczymy, co to będzie z tej kukurydzy. Jedno co, że giełdy się trochę odbijają, Mati się trochę odbija, bo no dosyć duże spadki były niestety. No właśnie, jeszcze a propos kukurydzy. Słuchajcie, wiem, że się zrobiło późno, buraczki miały być zebrane już w zeszłym tygodniu. Miały być posprzątane tutaj, ale no nie były. Będą wykopane prawdopodobnie we wtorek. I słuchajcie, doświadczalnie chcę tutaj posiać kukurydzę FO130, odmiana Pyroxenia, odmianę nasiona już zamówiłem. Dajcie znać, czy taki siew 10-11 lipca, czy tam 12, może coś jeszcze z tego być, czy raczej nie. No, pójdzie pewnie mocznik, mam trochę mocznika, pulera, tak, pewnie po 200 kg damy. Trochę polifoski szóstki w podsiewacz. No i zobaczymy, czy coś z tego urośnie bezerkowo, dalbem. Takie doświadczenie. Dajcie znać, czy ktoś praktykował. No trochę późno się zrobiło. Jakby było posiane zaraz po zbiorze. Jakby całość się udało zebrać w tym pierwszym terminie, tak jak zbieraliśmy, to był koniec czerwca, co widzieliście pierwszego vloga. No to by było coś. A teraz no, będzie doświadczenie, a najwyżej w najgorszym przypadku fajny poplon. No, a my nadal czekamy. Zobaczcie, w czwartek zaczęliśmy kopanie pyrów. A propos, dajcie znać, czy chcecie odcinek z wykopek ziemniaczanych. W czwartek nakopane 100 worków, cała paczka, no cały plik worków. Jest sobota, godzina 13, zostały 4 worki i prawie wszystko w detalu. Także no, młody ziemniaczek ma zejść, a za tydzień już będzie fajny, fajnego kalibru. No i może coś nagramy?